Co państwo uważają o naszej aktualnej władzy samorządności? Wprowadzili nowe projekty, jak kolejka górska na Kamienną Górę, czy szkoła filmowa. Jak państwo sądzą, czy warto takie coś zrobić? Gdynia inwestuje w obiekty, w miejsca, które nie do końca potrzebne są mieszkańcom. W Gdyni znajduje się wiele miejsc, które wymagają troski, zadbania. Gruntowe ulice, dziury w centrum miasta. Inwestujemy pieniądze w budynki, jak szkoła filmowa, które tak naprawdę nie tworzą nowych miejsc pracy, tworzą tylko wizerunek miasta. Natomiast jak będzie ten wizerunek wyglądał, jeżeli goście, studenci, wykładowcy tej szkoły, jadąc do swojego miejsca pracy, będą jechali rozkopaną krzywą ulicą 10 lutego, ulicą Abrahama, na której kostka przypomina jazdę po muldach. To nie wiem, czy do końca jest to spójne z wizerunkiem miasta. Jeżeli chodzi o kolejkę, cóż, no, Kamienna Góra była zawsze pięknym miejscem spacerów i nie sądzę, żeby wejście na Kamienną Górę było jakimś problemem dla osób młodych czy starszych. Chyba że można wzbogacić inwestycję związaną z kolejką o piękny napis na Kamiennej Górze, żeby Gdynia stała się rzeczywiście Hollywood i można napisać Gdyniwood, prawda? Natomiast słyszałem też o kolejnej inwestycji, jaką planuje miasto. Jest to kolej gondolowa. Kolej gondolowa, która będzie biegła tutaj z Z-Towers do dworca. Oczywiście piękna inwestycja, będzie można z góry podziwiać dziurawe ulice, niezagospodarowane do tej pory tereny Międzytorza. Oczywiście, jeżeli tak mamy budować wizerunek miasta, no to cóż, no, tylko pogratulować rządzącej w Gdyni samorządności. Wie pan o tym, że zbliżają się wybory do rad dzielnic, prawda? Co pan chciałby zmienić w swojej dzielnicy? Ja jestem mieszkańcem Redłowa. Myślę, iż Redłowo potrzebuje jakoby nowego otwarcia. W Redłowie, z tego co wiem, wykorzystuje się maksymalną ilość wolnej przestrzeni pod inwestycje deweloperskie. Kosztem terenów zielonych, kosztem terenów rekreacyjnych, boisk dla dzieci. Warto to zmienić. Poza tym sam byłem wieloletnim radnym dzielnicy Grabówek, bodajże 3 kadencje. I widzę, że rady dzielnic powinny zyskać nowe kompetencje. Nie może być tak, że sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości znajdującej się na terenie dzielnicy nie jest konsultowana z tą radą. To trzeba zmienić. Rada dzielnicy musi mieć uprawnienia w tej dziedzinie. Kwestia zmian planu zagospodarowania przestrzennego też musi być konsultowana z dzielnicą. Cóż jeszcze? Zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej. Też konsultacja z radami dzielnic. Rady dzielnic nie mogą spełniać czysto literalnego znaczenia jako jednostki pomocnicze. Muszą być aktywnym uczestnikiem życia miejskiego. Nie można rad lekceważyć, trzeba to zmieniać, trzeba wprowadzać zmiany, dawać radom dzielnicy nowe uprawnienia. Dziękuję.